Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polskie Punkt Widzenia. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będą uchodźcy, którzy mają trafić do Polski. W studio witam księdza doktora Waldemara Cisło, pomoc Kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu, szczęść Boże naszym słuchaczom. Czy księdza, to dobrze, że Polska przyjmie uchodźców z Bliskiego Wschodu? Postawmy ten problem nieco inaczej, bo on jest troszkę w naszej rzeczywistości źle wprowadzony. Po pierwsze, został on wprowadzony w kampanii prezydenckiej, co upolityczniło ten problem i próbowano prezydenta elekta wprowadzić czy postawić w niezręcznej sytuacji. A jest to po prostu sprawa bardzo nieprzyjemna, kiedy ludzką tragedię używa się do rozgrywek politycznych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Kościół w Polsce od samego początku towarzyszy zarówno chrześcijanom w Iraku, jak i chrześcijanom w Syrii. Nie czekaliśmy na jakieś okazje polityczne, żeby tutaj im pomagać. Przypomnijmy, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, poświęcony Irakowi w ubiegłym roku w sierpniu z inicjatywy księdza arcybiskupa Gondeckiego i konferencji Episkopatu Polski gościliśmy biskupa Sulejmana, arcybiskupa łacińskiego Bagdadu, który prosił Polaków o pomoc. Ubiegły rok, listopad, zbiórka dla Syrii. Więc to są te sytuacje, które pokazują, że Polacy pomagają, pomagają ofiarnie. Do tej pory przekazaliśmy 6 milionów złotych i te środki ciągle wpływają. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Gościliśmy niedawno we Wrocławiu księdza Douglasa z Erbilu, z Iraku. I pytałem, postawiłem mu to pytanie w kontekście tej dyskusji, która w Polsce trwa, więc on mówi tak. Po pierwsze, zapewnijcie nam bezpieczeństwo na miejscu, bo to jest to, czego my oczekujemy. Po drugie, sfinansujcie to, żebyśmy mogli, czy zapewnijcie szkolenie, edukację naszym dzieciom. I trzecie, jakąś podstawową opiekę medyczną. I to staramy się robić. Z księdzem arcybiskupem Gondeckim, kiedy byliśmy w lutym w Erbilu, żeby jak gdyby zakończyć ten ostatni etap pomocy, odwiedzaliśmy również szkoły, które były uruchamiane. Dlaczego takie, ktoś może powiedzieć, dlaczego aż tak wielką wagę chrześcijanie z Bliskiego Wschodu przykładają do edukacji swoich dzieci? Pamiętajmy, że to im pozwoliło przetrwać wieki. Chrześcijanie tamtejsi to jest elita intelektualna, tak jak w Syrii wielu ludzi, którzy prowadzą różne biznesy. To im pozwoliło przetrwać jako mniejszości w tym miejscu, gdzie są zdominowani przez islam. I jeśli mówimy już o tym, to zawsze przypominajmy, że my nie czekamy na jakieś okazje polityczne czy jakieś wydarzenia, tylko Kościół w Polsce był od razu z nimi w kontakcie. Po drugie, zwróćmy uwagę na pewne problemy, bo u nas się mówi, że jest to jeden z redaktorów Strzelski zaatakował taki pomysł, żeby przyjąć chrześcijan. To są ludzie nam bliscy kulturowo, oni by się łatwiej zasymilowali. Zresztą nie bez powodu Szwecja czy inne kraje tak chętnie przyjmują chrześcijan. Przecież mamy małe grupy już ekstremistów muzułmańskich, zresztą o czym my... Właśnie, proszę księdza, bo tutaj ksiądz mówił o Iraku, Syrii, bo pewnie nasi widzowie mają głównie na myśli te kraje, no bo tu słyszymy o wojnie. Tak. Natomiast o tych uchodźcach, o których mówił rząd, to raczej są uchodźcy ekonomiczni. Tak, moglibyśmy no tak, tylko też przyjrzyjmy się na to, że przeciętnego Afrykanina nie stać na to, żeby pozwolić sobie na kilka tysięcy dolarów, żeby zapłacić za przemyt. Więc powstaje pytanie pierwsze, kim są ci ludzie? No mówimy o Afryce Północnej, jeśli popatrzymy na mapę, to widzimy, jakie kraje tam mamy i tam niestety mamy kraje, które były objęte arabską wiosną, a dzisiaj mamy państwo islamskie, czyli najbardziej radykalny islam, którego zresztą jacy to są ludzie, to pamiętamy to wydarzenie, gdzie 12 chrześcijan zostało wyrzuconych z pontonu, dlatego że były tam jakieś problemy i któryś młody chłopak się zaczął modlić. I ci, którzy byli w tak dramatycznej sytuacji, gdzie uciekali, wszyscy ratowali swoje życie, to jeszcze za to, że się modlił do Jezusa, został wyrzucony wraz ze swoją rodziną, bo jak śmiał wzywać Jezusa. Więc jeśli chcemy sobie sprowadzać tego typu ludzi, no to proszę bardzo. Też przestrzegał ksiądz Douglas, bo to nie jest moje zdanie tylko jego, bo on się tam urodził, on zna arabski, zna Koran pewnie lepiej niż nie jeden muzułmanin. I on przestrzegał przed takim właśnie bezmyślnym pomaganiem, czy ściąganiem tutaj tego ekstremizmu islamskiego. Przecież mamy przykłady w polskich ośrodkach, gdzie Gruzini i Ukraińcy byli zmuszani do zachowywania się jak muzułmanie, bo im powiedzieli ich koledzy z ośrodka w Polsce, przypomnijmy, że tu jest państwo islamskie. Czyli nie da się tak powiedzieć, że przyjeżdżają tutaj, mają przestrzegać polskiego prawa, porządku konstytucyjnego, tradycji i tak dalej. Ale to zachowujemy się jak najwięksi naiwniacy. To przypomnijmy sobie tak zwanych wyedukowanych czy demokratycznych
demokratycznych dziennikarzy, którzy pieli z zachwytu w różnych mediach, że wiosna arabska przyniesie wolność czy demokrację. Tak, tam, gdzie była wiosna arabska, dzisiaj mamy najbardziej ekstremistyczny islam. Więc troszkę otrzeźwiejmy, bo mamy takich różnych trybunów ludowych, którzy mówią w dziwny sposób, nie znając sytuacji na miejscu, nie widząc, co się dzieje na miejscu. Taki bożek demokracji możemy domniemywać, że nagle wielu ludziom się wydaje, że jak będzie demokracja, to już będzie dobrze. No, doświadczamy jej także. Zresztą ja trochę żartobliwie mówię i złośliwie, to się już do tego przyznaję, że my mamy taką politykę naszego rządu, że najlepsza jest polityka antyimigracyjna, bo mamy taką najniższą pensję, że nawet żaden uchodźca nie będzie chciał za nią pracować, więc nasz rząd świetnie tutaj nas blokuje przed emigracją. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że większość tych emigrantów traktuje Polskę jako kraj tylko taki przejściowy, nikt nie będzie chciał zostawać. Jest to z jednej strony dla nas pocieszające, no niemniej jednak musimy pomagać mądrze i my to, myślę, że jako Kościół tutaj robimy dobrze. Przede wszystkim tak jak mówił ksiądz, na miejscu pomagamy. Tak, no, na miejscu. Pamiętajmy też o apelu Benedykta XVI wygłoszonego w Libanie do wszystkich przedstawicieli kościołów bliskowschodnich, kiedy w punkcie 31 mamy zapisane Ecclesia in Media Oriente, że Bliski Wschód bez chrześcijan nie będzie tym samym Bliskim Wschodem. Bo my jeśli będziemy znowu ściągać tych chrześcijan, to ja się obawiam, że my zrobimy rękami chrześcijan to, czego się muzułmanom nie udało przez wieki wykonać, czyli wyczyścimy tereny z Ziemi Świętej z chrześcijan. No chyba nam nie o to chodzi. A czy te kwestie uchodźców to nie jest też takie swego rodzaju szukanie alibi przez Zachód, że a przyjmiemy jakąś grupę uchodźców, niby załatwimy problem, a co tam się będzie działo w tej Afryce, na Bliskim Wschodzie, to już nas jakby nie interesuje. No ale widzi pan, uciekamy od niestety bardzo bolesnych tematów. Przyjrzyjmy się, co zrobiła Francja w Libii. Rozwalono porządek, który był w ja nie pochwalam dyktatorów, ale proszę porównać sobie ilość osób, które zginęły za Kaddafiego czy za innych dyktatorów tamtego rejonu, a proszę porównać sobie po okresie tak zwanej interwencji wojskowej. Cośmy zrobili w Iraku? Nasze wojska też tam były. Księdza, mamy współodpowiedzialność. Eksperci zachodni byli w ogóle zszokowani, że uderzono w reżim Kaddafiego w czasie, gdy już się z nim próbowano dogadać. Czyli no, moment też był jakiś taki To jest niestety dziwny. Wielka wina Francji, w dużej mierze to, co zrobiono. A popatrzmy na Syrię. Czy poprawiliśmy tam teraz? Mamy 2000 bojówek. Biją się nawzajem ze sobą. O to nam chodziło? Czy o to nam chodziło, żeby ci ludzie się teraz wyżynali? Nie. 4 z 5 Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa i to tam jest troszkę niższe niż u nas. Wielu z nich nie ma możliwości korzystania z opieki medycznej, nawet tej, która jest konieczna. 300 tysięcy dzieci, jak pisał do nas teraz jeden z arcybiskupów z Damaszku, wymaga natychmiastowej opieki medycznej. Nie ma lekarzy, nie ma lekarstw, bo są granice zamknięte. 12 milionów ludzi to są uchodźcy zewnętrzni i wewnętrzni. I ilu my im pomożemy? My ściągniemy całą Afrykę? Przecież to trzeba przede wszystkim tam na miejscu zrobić. No przepraszam, jeśli mamy 12 milionów ludzi, którzy potrzebują pomocy, to jakie kryterium zastosujemy, żeby ich tutaj przyjąć? 2000? Tych młodszych, piękniejszych, czy będziemy robić tak, jak robią to terroryści islamscy, że będziemy przyjmować, bo oni zatrzymali tylko kobiety jazydki do 35 roku życia, wszystkie inne wypuścili. No naprawdę, to nie jest taki prosty problem, tylko musimy bardziej zejść, bo ja myślę, że tak jak pan tutaj zasugerował, jest to takie powierzchowne kupowanie sobie spokoju sumienia, bo przyjmiemy 1000 osób czy 2 i mamy sprawę załatwioną, możemy się w mediach pochwalić. A co z tymi milionami na miejscu? Przecież to chyba nie o to chodzi. Pani premier Kopacz mówiła właśnie o 2000, mówiła, że jest to mniej niż Unia Europejska chciała Polskę obarczyć liczbą imigrantów, bo miało być ich prawie 3000. Czy 2000 osób to może być już problem dla Polski? To znaczy, wie pan, no, ja znowu się odwołam do cytatu, bo nie chcę być tym czarnym prorokiem, który ciągle pokazuje tylko tę przez jednych nazywaną prawdziwą twarz islamu, przez innych, jedni mówią, że to jest religia pokoju, inni, no, ja mówię, to powiedzcie to tym koptom ścinanym, powiedzcie to tym innym, no to jest też islam. No brakuje nam po prostu reakcji ze świata islamu, z wewnątrz islamu, który by wyraźnie to potępiał. Za mało jest tych głosów, za mało jest krytyki wobec islamu, tutaj tego najbardziej radykalnego, bo to nie jest religia, powiedzmy sobie też jasno, że nie można nazywać religią zbrodniczego systemu, który zabija ludzi, bo to nie będzie to, absolutnie myślę, że to wykracza poza jakiekolwiek kategorie. To jest po prostu zbrodnia i terrorysta, to trzeba nazwać. Natomiast ksiądz Douglas mówił we Wrocławiu, obudźcie się.
Mówi, ja znam islam lepiej niż wy wszyscy, bo ja się urodziłem, ja się wychowałem, ja znam arabski, ja znam Koran. Był porwany przez 10 dni, więc doświadczał tej gościnności arabskiej, jaka ona jest, bo 5 dni mu nie dawano nawet nic do picia, ani do jedzenia. Bawiono się pistoletem, przystawiając mu go do skroni kilkanaście razy dziennie. Wybito mu wszystkie zęby i połamano kości młotkiem. I on mówi, ten rak już jest tutaj u was. Mówi, obudźcie się. To jest jego przesłanie, bo mówię, to jest to, co chciał nam przekazać podczas swojego pobytu. Władze deklarują, że ci uchodźcy, którzy mają do nas trafić, będą dokładnie sprawdzeni, czy nie są przestępcami, terrorystami. Mój Boże, to chyba brzmi jak dowcip. Jak nasze służby sobie nie są w stanie poradzić z tym, co się w Polsce dzieje, to oni się akurat dowiedzą, kto przyjeżdża do nas z Iraku czy z Libii. No to już jest chyba jeden z lepszych dowcipów, jakie słyszałem. Tym bardziej, że trudno sobie wyobrazić kontrolę ludzi, którzy często dokumentów nawet nie mają. Ale rzeczywiście te dokumenty są specjalnie niszczone. No ale to jeśli... No, mamy też problemy z różnymi fundacjami jakichś dziwnych źródłach dochodu i tak dalej. Przecież to trzeba wszystko sprawdzić. No. Jakie kryterium przyjęliśmy, żeby tych ludzi wybrać? Przecież oni to nie są idioci, z którymi mamy do czynienia po drugiej stronie. Cała ta sfera, jeśli chodzi o kwestię informatyczną, o zarządzanie, to są najlepsi specjaliści, najlepsi studenci. Nie łudźmy się, my mamy do czynienia naprawdę z ludźmi o wysokiej klasie profesjonalizmu. To nie są tacy różni, uwikłani jacyś tam, powiedzmy, ludzie, tylko mają swoją ideologię smutną, trudną, dla nas nie do zaakceptowania, ale oni jej są oddani całym sercem. 2000, wracam do tej liczby, 2000, bo ona się wydaje nieduża, ale z drugiej strony, no przypominam sobie, jakie mieliśmy problemy, żeby pomóc Polakom z Donbasu. Myślę, że też postawmy inaczej ten problem, bo zobaczmy, Polska graniczy z Ukrainą. Kogo my ratujemy w tej chwili? Włochy? Bo oni lubią i potrafią dobrze krzyczeć głośno i ratujemy Hiszpanię i tamte tereny. No, tam jest blisko. Tak, a przecież jeśli wierzyć statystykom, to w samej Warszawie mamy 45 tysięcy Ukraińców, w innych rejonach ponoć setki tysięcy. Podobno w całym kraju już około miliona nawet. I czy ktoś się zatroszczył o to? Ale to są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj pracować, a nie robić jakieś interesy polityczne. Czy ktoś z Unii Europejskiej zatroszczył się, czy zapytał Polaków, co oni robią? Jak im pomóc? My się bardziej skoncentrujmy na tym, a poza tym z drugiej strony to, co pan wspomniał. Jaką mamy przecież Polonię naszą, która chciałaby przyjechać ze wschodu, pomóc im? Ale jak tak, się... Jak a się, przez całe lata nie... Jak się chce kupować jakieś tam, repatriacji, tak, stanowiska w Unii Europejskiej, to będziemy robić wszystko, co nam każą. Przy księdza chciałem jeszcze wrócić do sprawy tej pomocy właśnie na miejscu ludziom, którzy są dotknięci wojnami, konfliktami. Irak, Syria to są takie dwa przykłady, no ale też inne państwa przecież, no tam są mniejsze już grupy chrześcijan, ale przecież też są. Czy widzi ksiądz jakąś aktywność państw unijnych, Polski zwłaszcza w tym zakresie? Ksiądz się uśmiecha, czyli nie ma tej aktywności. No to mamy dowcipy, no wie pan, ja nie chcę tutaj się licytować, bo myśmy przekazali 2 miliony w sierpniu zbierane do Erbilu. Ksiądz Douglas mówił, że był tam jakiś przedstawiciel rządu polskiego, który książek trochę przywiózł i pisaków. Ale to chyba nie o to chodzi. No oczywiście, jeśli chodzi o symboliczną pomoc, to dobrze, że i to jest jeszcze, nie? Natomiast pamiętajmy, że jeszcze jedną rzecz, myślę, tutaj postawmy. Bo my mamy przyjmować, tam jak ten wspomniany redaktor Szczerski mówił, muzułmanów. To ja pytam, czy Polska jest bogatszym krajem niż Arabia Saudyjska, niż Kuwejt? Czemu tam nie mogą przyjąć swoich braci w wierze? Przecież mają więcej pieniędzy niż my. I łatwiejszy jest dostęp. Więc czy to jest tylko emigracja ekonomiczna, czy coś o coś więcej chodzi? Dlaczego o Arabii Saudyjskiej nie mówimy? Jest tam kraj, gdzie jest 1,5 milionów niewolników chrześcijańskich. Nie ma jednego kościoła, jednej kaplicy, gdzie by się można oficjalnie modlić, poza terytoriami ambasad. Dlaczego tamte kraje, czemu Unia na przykład, jeśli ma taki problem, nie rozmawia z tamtymi krajami? No tak, tak, bogate kraje Zatoki Perskiej rzeczywiście, tak jak się mówi, zatrudniają setki tysięcy. Bliziutko. Tak, nie trzeba, nie trzeba. Z Indii, prawda, czy z Filipin, jest z innych 3 państw. Miliony Filipińczyków, Hindusów, którzy są, no tam są różne warunki, to jest temat na inny program, ale chociażby sam fakt, że tam nie wolno. To, co się stało w Tunezji, w wielu innych krajach, powinno nam dawać do myślenia. Bo naprawdę można pomagać i trzeba pomagać, bo to jest nasz obowiązek, tym, którym jest gorzej. Myśmy też wiele tej pomocy dostali, bo jeśli mówimy o solidarności, ale my naprawdę, nie chwaląc się czy nie trąbiąc w mediach, pomagamy od samego początku.
I Kościół w Polsce chce bardzo serdecznie podziękować wszystkim księżom, wiernym, którzy poprzez modlitwę, poprzez materialne wsparcie pomagamy cały czas. Natomiast naprawdę pomyślmy i zapytajmy, kto, ponoć ma przylecieć 170 osób, kto te osoby wybrał? Z którym z biskupów była rozmowa? Jest 9 biskupów katolickich w Damaszku. Z którym rozmawiano na ten temat? No właśnie, czyli są to jakieś inicjatywy oddolne, prywatne, nad którymi też nie mamy kontroli. Tak, i też bym przestrzegał przed takim hura optymizmem, bo czasami może być tak, że jakieś organizacje Kościoła protestanckiego będą chciały nam przysłać swoich wiernych, bo to jedna z niesprawdzonych informacji, ale takie plotki różne krążą, że ściąga się hierarchię pewnego Kościoła protestanckiego, który nawet w tym aliansie Kościołów protestanckich nie jest. Jeśli sobie protestanci chcą pomagać, to mogą, przecież nie będziemy im zabraniać tego. Każdy gest dobrej woli jest skazany, tylko potem nie używajmy Kościoła katolickiego, bo za tych ludzi trzeba wziąć odpowiedzialność. Dobrze, przez miesiąc, rok czy dwa, a jeśli to będzie trwało 3 czy 4 lata, to potem do kogo będą pretensje? Bo czy my mamy przygotowanie i jesteśmy na to? Przecież mieliśmy te rodziny z Donbasu, są zasymilowane? No to się dopiero okaże pewnie, bo niektóre już opuściły ośrodek, ale to życie pokazuje potem, prawda, ten poziom asymilacji. Proszę księdza, jak w tej chwili sytuacja rzeczywiście jest trudna chrześcijan, katolików na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i byliśmy przecież świadkami, to też ksiądz mówił tu u nas w studio, w wywiadach, byliśmy świadkami ogromnego eksodusu chrześcijan z tamtych jesteśmy państw. Jesteśmy dalej, tak? I to jest nasz obowiązek, bo dlatego mówię, żebyśmy się nie stali tymi, którzy za muzułmanów zrobią to, czego im się nie udało przez wieki. Przecież to nie jest tak, że chrześcijanie są prześladowani pierwszy raz w historii. W ostatnich 100 latach było 8 fal prześladowań w Iraku. Ksiądz Douglas i biskupi tamtejsi mówili, zanim dojdziecie do tej ropy, na której tak zależy Stanom Zjednoczonym i Europie, to przejdziecie przez pokłady krwi naszych męczenników. Ten kościół jest nazywany również kościołem krwi, kościół chaldejski. Kościół egipski, kościół koptyjski jest nazywany matką męczenników. To są drugie nazwy tych kościołów. To męczeństwo jest wpisane w tamten kościół. I jeszcze jedno, proszę zauważyć, powiedział taką ciekawą rzecz, jak oglądaliśmy te dramatyczne rzeczy, kiedy ścinano tych koptów, wtedy się cały kościół koptyjski i nawet muzułmanie egipscy połączyli w takim odruchu wręcz protestu i buntu przeciwko temu, co się... Zauważmy, że żaden z tych ludzi nie prosił o litość, nikt nie krzyczał. Taka naturalna jak gdyby reakcja człowieka. I pytałem księdza Douglasa, mówię, słuchaj, no czemu ci ludzie nie reagują tak, jak każdy normalny człowiek, no broni do końca tego życia. I słuchaj, lepiej jest być w ręku Boga, niż w ręku tych oprawców. Dlatego żaden z nich nie prosił o łaskę, nie prosił o litość. Chcieli być jak najszybciej po drugiej stronie. Czy to też nie jest cała ta sytuacja, jaką widzimy w Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie, to też nie jest efekt niestety tego upadku chrześcijaństwa w Europie Zachodniej, że nie jesteśmy traktowani jako Unia Europejska, kraje zachodnie, zwłaszcza jako kraje chrześcijańskie przez muzułmanów. No przecież OBWE nawet powiedziało, że dochodzi w Polsce, przypomnijmy sobie te różne wystawy, przypomnijmy sobie te różne jakieś inscenizacje obrażające chrześcijaństwo, przypomnijmy sobie taką, jakoś ucichła teraz ta piosenkarka, czy jeden z tych panów, który podarł Biblię na koncercie. Przecież im bardziej pseudoartysta, tym bardziej chce zaistnieć przez profanację znaku religijnego, czy przez podarcie. Czy jest to możliwe? Czemu Koranu nikt nie podarł? To niech ci wszyscy, którzy oskarżają chrześcijaństwo o największe nietolerancje, czyli te grupy jakieś tam lesbijek, homoseksualistów, niech się modlą za krzyż, bo jeśli przyjdzie islam, to będzie króciutko, tam nikt nie będzie pytał. To chrześcijaństwo jest na tyle tolerancyjne, że wszystkie te inne grupy toleruje. No bo daje człowiek ma wolną wolę. Tak, nie, my szanujemy człowieka przede wszystkim, potępiamy czyn, ale nigdy nie potępiamy człowieka. Proszę zobaczyć, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy tak oskarżają chrześcijaństwo o nietolerancję. To niech jadą się nauczyć tolerancji w Arabii Saudyjskiej czy gdzie indziej. Temat na pewno będzie jeszcze wiele razy uchodźców w Polsce podejmowany, bo na razie jest taka wstępna decyzja rządu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na pewno warto, żeby rządzący słuchali się w ostrzeżenia, które też i ksiądz Waldemar Cisło, nasz dzisiejszy gość, mówił. Pomagajmy mądrze. Pomagajmy mądrze. Także te trzy warunki. Jeśli możemy, po pierwsze zapewnijmy tym ludziom bezpieczeństwo na miejscu. O to proszą. Nikt nie chce uciekać z ojczyzny.
edukacji dzieciom, podstawową opiekę medyczną. I oni naprawdę sobie dadzą, jako przykład powiem tego mądrego pomagania w Erbilu, rok temu było 700 osób w tym obozie. Dzięki naszej pomocy, bo tam były etapy i tak dalej, mieliśmy namioty, potem kontenery, dzisiaj już mamy około 500, czyli widzimy, że już 200 osób w ciągu roku znalazło pracę, znalazło miejsce. To jest metoda, żeby ci ludzie tam zostali. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz dr Waldemar Cisło, pomoc Kościołowi w potrzebie. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. 200 osób w takich warunkach.